pewnie to jest komplement. W ogóle wielu moich znajomych stwierdziło, żebym sobie to wrzuciła do CV. To już chyba drugi raz. I to pokazuje, jak bardzo jestem daleka od myślenia większości ludzi. Znaczy nie chcę ich źle tutaj oceniać, ale lubię być w tym miejscu, w którym jestem. Nie przeszkadza mi to. Nie mogłabym być tam, gdzie wszyscy, więc no, muszę wybrać tę niszę i być ciągle hejtowana. Ja podczas wywiadu z Kelly Osbourne pytałam o opinię na temat różnych stylizacji, między innymi twoimi stylizacjami była zachwycona. I pytanie, czy od takich osób to jest dla ciebie komplement, czy ty jesteś na tyle indywidualna, że kompletnie ciebie nie interesują nawet te pozytywne rzeczy? Nie, interesują mnie pozytywne rzeczy. Pytanie też, kto to robi, kto to mówi, jakie magazyny piszą, że jestem najlepiej ubrana, umieszczają mnie w jakichś rankingach najlepiej ubranych. To ma znaczenie. Staram się nie przejmować tymi osobami albo tymi jakimiś grupami osób, czy właśnie portalami, czy magazynami, które wskazują, że jestem źle ubrana, bo ja wiem, co ma dla mnie znaczenie i co się przekłada na jakąś wartość. Jeśli jest to magazyn mody, który jest kultowy, który jest biblią mody, który jest inspiracją dla ludzi na całym świecie, to jeśli taki magazyn, który ma też swoją odpowiedź w Polsce, uzna mnie za najlepiej ubraną, to ja się trzymam tylko mocno tego, bo po co trzymać się czegoś innego? Portali jest mnóstwo, ludzi oceniających jest mnóstwo, stylistów jest mnóstwo, projektantów jest mnóstwo, więc ja sobie wybieram moją małą grupę i z ich opiniami się liczę.